Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez kolejny tutorial i zróbmy jakąś aplikację. Dzisiaj przejdziemy przez tutorial How to Create a Calendar App i zrobimy aplikację do umawiania różnych spotkań właśnie na podstawie kalendarza. Mamy tutaj 9 odcinków, przygotował to Echo Lake Technologies i będziemy robili sobie właśnie aplikację do umawiania spotkań. Ja zrobiłem już taką aplikację. Dodałem tutaj, że asystent nie jest zainteresowany asystentem, więc możemy zacząć budować tutaj aplikację. Dla Ciebie już na początku mam pierwsze zadanie. Jeżeli chcesz, aby ten kanał rósł i był jeszcze fajniejszy, to po prostu zasubskrybuj ten kanał. A ja już przechodzę do pierwszej strony indeks, gdzie zrobię rejestrację i logowanie nowych użytkowników. Zróbmy bardzo proste logowanie i rejestrowanie naszych użytkowników, więc na początku zmieńmy, żeby nasza strona i layout był na kolumn. Będziemy układali wszystko na środku. Następnie dodamy sobie tutaj na górze, na środku właśnie tekst, w którym wyświetlimy welcome oraz napiszemy current user email, abyśmy wiedzieli, czy ktoś już jest zalogowany, czy nie, więc tutaj będziemy mieli taką informację. Ustawmy ten styl na przykład H1, trochę szersze, więc od 0 do nieskończoności, ale fit with content, oraz zaznaczymy sobie wysokość od 0 do nieskończoności i margines 10, 10, 10, 10. OK. Niżej ustawię sobie grupę, która pozwoli mi logować się. Login. Ustawimy ją też typu kolumn. Na środku szerokość niech będzie na przykład 600 pikseli. Wysokość na razie zostawię taka, jaka jest, a później mi się ładnie rozciągnie. Marginesy 10, 10, 10 oraz paddingi 10, 10, 10, 10, więc będziemy mieli tutaj odpowiednie przestrzenie. Na początku weźmiemy od naszego użytkownika adres e-mail, tu będziemy chcieli go zalogować. Weźmiemy e-mail, typu e-mail i to jest wymagane pole, więc zaznaczam this input should not be empty. OK. I teraz zróbmy, żeby to była pełna szerokość tutaj dostępnego miejsca. Wysokość niech będzie 50 pikseli i tak samo damy margines 10, 10, 10, 10. OK, duplikuję sobie ten element. Drugi element, który będę chciał, to jest po prostu hasło. Więc tutaj zmienimy na password, content format też password, OK. I na dole dodamy przycisk login. Login, OK. Mamy sobie nasz login, wstawimy go też na środku, jest środek i damy też margines 10, 10, 10, 10. I teraz, jeżeli ktoś ma konto, to po prostu się tu zaloguje. Jeżeli ktoś nie ma konta, to przygotujemy dla niego drugi przycisk, na którym napiszemy po prostu create account. OK. I trzeci przycisk, ktoś już jest zalogowany, aby mógł się wylogować, jeżeli oczywiście tak chce. Tutaj zmienimy sobie jeszcze szerokość tego przycisku, na przykład na 250, tak samo ten 250 i zduplikujemy sobie jeszcze raz przycisk i zrobimy tutaj log out. OK. Teraz zmienię wysokość tej grupy na 0, aby nam się ładnie rozciągnęło, żeby wypełnił ładnie przestrzeń. No i zróbmy akcję, odpowiednie akcje. Jak ktoś kliknie login, to zrobimy start edit workflow, account, sign, log the user in i zalogujemy naszego użytkownika. Więc w e-mail wpiszemy input e-mail value, hasło, password, value. I potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs. OK. Dobrze. I zrobimy sobie jeszcze tutaj taki warunek na logout. Jak ktoś jest już zalogowany, to dopiero wtedy będziemy wyświetlali ten przycisk, więc normalnie go ukryjemy. Jest niewidoczny, collapse when hidden. I zrobimy sobie, jeżeli nasz current user is login, to wtedy zrób, żeby ten przycisk był wyświetlał nam się. Tak samo możemy zrobić sobie z tymi 3 elementami, ale w drugą stronę, albo nawet 4, więc znowu zgrupuję sobie to w grupę typu kolumn. OK. Layout tego kolumn, szerokość od 0 do nieskończoności, teraz wysokość od 0 do nieskończoności, fit with to content odznaczam, napiszmy sobie tutaj login form, nazwę tego elementu i zrobimy sobie, że normalnie ten element nam się nie wyświetla, collapse when hidden, i wyświetlaj tylko wtedy, kiedy nasz current user nie jest zalogowany. Jeżeli jest wylogowany, to bardzo proszę, pokaż mi ten element. OK. Jak klikniemy jeszcze wyloguj, to zrobimy po prostu akcję account, log the user out. OK. I wylogujemy naszego użytkownika. Dobrze, możemy zrobić preview i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wyłącz teraz tryb debug. Okay, więc mamy coś takiego. Welcome. Możemy wpisać adres e-mail, zalogować się, ale nie mamy żadnego jeszcze hasła, nie mamy create account, więc zróbmy sobie akcję z create account. Ale teraz tworzenie konta zrobimy w pop-upie, więc zróbmy pop-up. Też ustawmy, żeby miał 600 pikseli wysokości, kolumn, layout, 600 szerokości. Wysokość zostawimy na razie sobie 800, później znowu zmienię ją na 0, paddingi ustawię 10, 10, 10, 10 i tak samo. Potrzebuję przeróżnych kontrolek. Ten powód nazwiemy register i tutaj potrzebuję takich kontrolek jak e-mail, więc dodajemy sobie e-mail typu e-mail. Ona jest wymagana, nie może być puste. Pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności, wysokość 50, marginesy 10, 10, 10. OK, mamy nasz e-mail, zmienimy nazwę na e-mail register. OK. I dodajmy jeszcze na górze tekst create an account, żebyśmy wiedzieli, o co tu w ogóle chodzi. Create an account typu H1, pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności, pełna wysokość od 0 do nieskończoności, marginesy 10, 10, 10, 10 i zrobimy, żeby to był pierwszy element na samej górze. OK, to teraz duplikuję sobie jeszcze e-mail raz i tutaj zmienimy to, żeby to było hasło. Będziemy chcieli hasło od naszego użytkownika przy rejestracji, więc zmienimy też nazwę input password register. OK. I jeszcze content format na hasło. Zduplikuję jeszcze raz, bo będziemy chcieli też jeszcze confirmation password, czyli potwierdzenie hasła. Więc zmienimy tutaj nazwy na confirmation. I tutaj też placeholder na password confirmation. OK, no i jak już tutaj nasz użytkownik wprowadzi dane, to po prostu albo damy możliwość zamknąć sobie to okienko, czyli zrobić po prostu close, szerokość tego niech będzie na razie taka, jaka jest i zrobimy jeszcze marginesy 10, 10, 10, 10 i zduplikujemy sobie ten element. Będziemy mogli zrobić zamknięcie tego okienka albo register, po prostu rejestrację. Zróbmy to w jednym wierszu, więc grupujemy sobie te dwa elementy w grupę typu wiersz. Jej wysokość ustawimy na szerokość od 0 do nieskończoności, oznaczam fit with to content i wysokość 0. OK. I rozrzućmy te elementy sobie ładnie tutaj po ekranie i close dajmy jako ostatni po prawej stronie. Wysokość teraz całego pułapa daje na 0 i zróbmy sobie różne akcje. Jak klikniemy w close, czyli nie zarejestrujemy naszego użytkownika, to jedyne co zrobimy reset relevant inputs, albo dokładnie zrobimy reset naszego pop-upa, czyli dane w pop-upie będą wyczyszczone, no bo jak ktoś otworzył pop-upa, a go zamknął i znowu otworzy, to nie chcielibyśmy, żeby tam były jakieś śmieci albo jakieś rzeczy po pozostałym użytkowniku, więc sobie coś takiego ukryjemy. I zrobimy hide pop-up, hide an element, ukryjemy naszego pop-upa. OK, jak klikniemy teraz w register, to zrobimy podobne rzeczy, ale najpierw oczywiście zarejestrujemy naszego użytkownika, więc account, sign the user up, e-mail, wpiszmy sobie tutaj register, e-mail, value, w hasło register, password, value, register, password, jest input, value. Wymagamy sobie potwierdzenia hasła, że ktoś musi wpisać dwa razy to samo, więc damy sobie tutaj register i szukamy confirmation, naszego confirmation, input, confirmation, password, register, value. Nie wysyłam maila, możemy zapamiętać tego maila OK, zaznaczyć sobie, dobrze, mamy zarejestrowanego użytkownika, potem wszystkim zrobimy znowu reset relevant inputs, czyli wykasujemy, wyczyścimy te dane w naszym pop-upie i zrobimy na końcu hide, ukryjemy naszego pop-upa. Jest pop-up register, no i na sam koniec potrzebujemy jeszcze pokazać tego pop-upa, więc jak ktoś kliknie create an account, to zrobimy show an element i pokażemy naszego pop-upa. OK, zróbmy testy. Jesteśmy na połącz tego debuga. Jest. Tutaj zalogować się nie zalogujemy, ale możemy kliknąć create an account, wpisać sobie test@test.pl, hasło test, potwierdzenie test, klikamy close, nic się nie dzieje, bo nic się nie powinno stać. Dalej jest tu welcome dla nikogo, nie jesteśmy zalogowani. Więc jeszcze raz piszmy test. Rejestruję teraz naszego użytkownika. OK, znaczy trwa trochę dłużej. Tutaj Chrome mi podpowiada, żeby zapamiętać sobie dane i jedyne, co mi się wyświetla, to logout. No bo już jesteśmy zalogowani, więc nie jest mi potrzebny znowu formularz z logowaniem i rejestrowaniem. Klikam logout. OK. Zobaczmy, czy możemy się zalogować tutaj. Dajmy sobie na początku może złe hasło, login. Niestety złe są kredensiale, więc spróbujmy jeszcze raz. Tu specjalnie pisałem złe hasło, login. OK. Jesteśmy zalogowani ponownie i po prostu mamy zrobiony, może niezbyt piękny, ale jednak w miarę funkcjonalny formularz rejestracji i logowania naszych użytkowników. Zatem przejdźmy dalej do naszej aplikacji, zbudowania aplikacji do umawiania spotkań. Zróbmy teraz wyświetlanie różnych wydarzeń w kalendarzu. Skorzystamy z kalendarza zrobionego przez Bubble. Jest to w pluginie. Szukajmy FullCalendar, instalujemy, jest darmowy i dodamy sobie go do naszej strony. Ale na początku dodam grupę typu kolumn, pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności. Ta grupa nazywa się kalendarz, tutaj umieścimy nasz kalendarz i będzie ona na początku nie wyświetlała się, ukryjemy ją, zrobimy collapse and hidden i będziemy ją pokazywali tylko wtedy, kiedy nasi użytkownicy są zalogowani, więc current user is logged in, to wtedy zrobimy this element is visible, tak poproszę, dodamy sobie jeszcze tutaj marginesy 10, 10, 10, 10, ustawimy to na środku kolumny i do tej naszej grupy dodamy właśnie nasz kalendarz, który też ustawimy wielkości może 800 na 600 pikseli, marginesy 10, 10, 10, 10, środek kolumny, nazwijmy to events, kalendar events i w tej naszej grupie jeszcze ustawimy wysokość też 0 oraz marginesy już są. OK, więc mamy sobie naszą grupkę, zróbmy preview, zobaczmy jak to wygląda, wyłączy tryb debug, jest nasza grupka, jest nasz kalendarz, pięknie wygląda. OK. Teraz możemy pobawić się jeszcze bazą danych i zrobić, żebyśmy tu wyświetlali odpowiednie rzeczy. Więc do naszej bazy danych dodamy sobie tabelę kalendar event i dodamy do tego takie kolumny jak kiedy nam się zaczyna ten event, więc start event date typu data oraz end event date typu też data end event date i start date oraz event name, abyśmy wiedzieli jak to nasze wydarzenie się nazywa, typu tekst. OK, to będziemy wyświetlali w tym naszym kalendarzu, więc w kalendarzu wybierzmy sobie, że type of events wyświetlamy kalendar event. Źródło danych to jest baza danych, szukamy kalendar eventów, wszystkich bez żadnych ograniczeń. Start time field, jako początek naszego wydarzenia wyświetlamy start event date. Jako koniec wyświetlamy end event date oraz jako nazwę wyświetlamy event name. I mamy tutaj już wyświetlone odpowiednie rzeczy. Zróbmy F5, no nic nam się tutaj nie zmieni, bo musimy sobie pododawać jakieś wydarzenia. Więc od razu zróbmy sobie pop-up, który pozwoli nam dodać nowe wydarzenie. Pop-up i tutaj dajmy nazwę new event. OK, new event, czy ona może być jakiegoś typu? No, moglibyśmy coś przekazać, ale nie. To będzie pop-up, który będzie tworzył nam nowy element, więc nie będzie żadnego typu i dodamy sobie tutaj na początku ustawimy layout tego na kolumn, ma paddingi 10, 10, 10, 10, szerokość niech ma dokładnie 600 pikseli, wysokość później zmienimy na 0, jak dodamy trochę tu elementów. Na początku tekst, create a new event. OK, dodamy sobie nowe wydarzenie, H1, żeby było większy tekst, szerokość, pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności oraz wysokość od 0 do nieskończoności i znowu marginesy 10, 10, 10. Duplikuję ten tekst, bo będziemy tutaj dodawali trochę informacji, na przykład jakie to ma być wydarzenie. Czyli na początku damy informację start, date, time i obok pokażemy sobie informację o sposób wybierania w date, time pickerze, żeby wybrać te właśnie elementy, ale zmienię ten tekst już nie H1, tylko może H6, żeby to był mniejszy tekst, H6 albo może H4. OK. I zgrupujemy sobie to w jedną grupę typu wiersz razem z daytime pickerem. Dodaję daytime picker, ustawię mu tutaj szerokość też od na przykład 100 do nieskończoności. Daytime picker będzie typu date and time, bo też interesuje nas godzina. Nazwiemy sobie to from i to będzie create event from. I OK, na razie zostawimy sobie te rzeczy tak jak tutaj. So Initial Content możemy ustawić, najlepiej byłoby dzień, który tutaj będziemy wyświetlali, ale to może za chwilę nad tym popracujemy, ale jeszcze dodamy sobie tutaj kilka elementów. Wysokość tego elementu ustawmy 50 i ustawmy, żeby to było w jednym wierszu, więc zaznaczam dwa elementy, grupuję w grupę typu row, w tej grupie zaznaczam sobie min width 0, width to content odznaczam, wysokość też 0 i niech te oba elementy będą na środku wiersza, tak samo ten, są na środku wiersza. I zduplikujemy sobie teraz jeszcze te nasze elementy. Ustawmy może, żeby ta szerokość tego elementu była zawsze taka sama, więc na przykład na 250 pikseli. Zróbmy preview za chwilę i zobaczymy, jak to wygląda, ale jeszcze zduplikuję sobie to, bo będziemy chcieli też mieć datę końca, więc tutaj end date time, więc tu zmienimy nazwę na create to. OK, mamy tu. I jeszcze raz sobie zduplikuję to, bo będę chciał jeszcze od naszego użytkownika wziąć informację o nazwie. Więc tutaj damy event name i zamiast daty będziemy brali tutaj input, zwykły tekst, więc zmienimy ten typ na input. Input jest. I to będzie input event name. Typu tekst nie może być pusty. OK? Tak samo tutaj zaznaczmy sobie, czy jest taka możliwość, żeby zaznaczyć this input should not be empty? Tak, jest. I tak samo tutaj. OK. I na dole potrzebujemy jeszcze dwa przyciski, więc button pierwszy close, który po prostu zamknie nam ten pop-up i nic nie zrobi. Jest close, szerokość może 150 pikseli, wysokość 50, marginesy 10. Zduplikuję to sobie i drugi event, który zrobi nam add event and close. Coś takiego. Może troszeczkę szerszy, żeby był. Więc zróbmy tutaj layout tego na przykład 250. Zobaczmy, jest. Tak samo ten drugi przycisk zmienimy na 250. Grupuję to w jedną grupę typu row i ta edycja grupy znowu tutaj 0. Fit with to content odznaczam i minimalna wysokość też 0. Minimalna wysokość tego pop-upa też 0. OK? Jak klikniemy tutaj jeszcze w tą naszą grupę, zróbmy, żeby ta grupa rozrzucała te przyciski prawo-lewo. Jak klikniemy w close, to zamkniemy sobie tego pop-upa. Więc zróbmy coś takiego. Zrobimy najpierw reset, albo dokładnie zresetujemy dane w tym naszym pop-upie. Więc pop-up new event oraz zrobimy hide. Ukryjemy sobie tego pop-upa. Jest. Ukryliśmy. Drugi element, jak sobie klikniemy gdzieś tutaj w kalendarz, to będziemy chcieli pokazać pop-upa. Więc wyłapmy sobie takie właśnie wydarzenie. Tutaj wracamy do workflow, wyłapujemy taką sytuację na elemencie, że a calendar day is clicked. Kliknęliśmy w jakiś konkretny dzień, tutaj mamy kliknięte w dzień, więc możemy zrobić sobie show an element i pokazać naszego pop-upa. Pop-up event, new event. No i jeszcze wracając do create, jak w tym pop-upie, wybierzmy sobie go w drzewie, w pop-upie new event kliknęliśmy add event and close, to zrobimy started workflow. Przecież przede wszystkim zrobimy nową rzecz w bazie danych, więc create a new thing i w kalendar event wypełnimy takie rzeczy. End event date piszemy to. Datem picker to create event value. W event name wpiszemy event name value. Input event name value i też start date wpiszemy to, co mamy w from create event value. OK? Po tym wszystkim zrobimy reset relevant inputs, aby wykasować te rzeczy w naszym pop-upie i na sam koniec zrobimy hide an element, ukryjemy naszego pop-upa new event. OK? Zróbmy testy, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Zatem klikam sobie w dzień i tutaj możemy powybierać datę i godzinę. Tak samo tutaj data i godzina. No i cóż, trzeba byłoby dodać jeszcze jakieś warunki, abyśmy na przykład end date musiał być zawsze większy niż start date. Więc wróćmy sobie do naszego pop-upa i poszukajmy, czy jest taka opcja. Tutaj jest minimum date, możemy ustawić to, co mamy w tym naszym input, date time, picker, from. To nas interesuje, from value. OK? I w drugą stronę start date nie może być późniejsze niż end date, więc maksymalna data, tutaj damy sobie event date picker to, a dokładniej from, nie, to, tak. Czyli start date musi być mniejszy niż to i tak samo end date musi być teraz większy niż od. OK, to jest minimum date, minimum hour. Tak samo możemy tutaj sobie wybrać, ale zostawmy tak jak jest teraz. Będziemy mieli, no może nie wszystkie te logiki będą dobrze uzupełnione, więc zróbmy sobie test. Mamy 9, tutaj spróbujemy zrobić 7. Zobaczcie, jeszcze wpiszemy godzinę, jest 7, już nie mogę wybrać sobie 7. Czyli jak dobrze wypełniłem ten daytime picker wyższy, to tutaj nie mogę wstawić już mniejszej wartości niż właśnie 9 i 4 mogę wybrać. Więc to jest ciekawe, że jeszcze moglibyśmy też ustawić sobie te godziny, więc też daytime picker from, zobaczymy czy tak będzie nam działało, from value i zobaczmy sobie też hours, ok? Ale to może nie do końca działać w przypadku, no, kiedy tak naprawdę będziemy mieli inny dzień, ale wcześniejszą godzinę. Więc na razie to zostawię. Tutaj nie będę już określał lepiej tych logik. Wrócimy sobie po prostu do dodawania eventu, więc zróbmy testy, jak dodać nowy event. Odśwież tutaj aplikację, klikamy, dodamy jakiś event, godzina, kolejny event, data zakończenia i nazwa event 1. OK, add event, mamy event. Dodajmy kolejny, 10, tutaj 15, dajmy jeszcze jakieś godziny, 14, 12:30, tutaj zróbmy, żeby to było tego samego dnia, czyli od 12 do 14 event 2. OK, tworzymy i mamy drugi event, więc działa nam to wszystko. To możemy przejść do kolejnego kroku. Zróbmy jeszcze małe usprawnienie. Tutaj jak mamy naszą aplikację i klikamy w konkretny dzień, to może fajnie byłoby, żeby już tutaj w start date i end date był ten dzień konkretny właśnie wypełniony, więc normalnie zobaczcie, że podpowiada nam 11, dzisiaj jest tak naprawdę 9, podpowiada nam 9, więc tutaj mamy 9, tutaj tak samo podpowiada nam 9, mimo że kliknąłem w całkiem inny dzień, zawsze podpowiada nam dzisiejszy dzień, więc zróbmy sobie, żeby podpowiadało nam dzień, który właśnie klikamy. Żeby coś takiego zrobić, ustawimy sobie w tym naszym pop-upie typ, jakiś typ, naszą datę. Ustawimy, że to jest data, naszym źródłem danych nic nie ustawiamy, ale w naszym workflow, jak klikniemy sobie i zrobimy show pop-up new event, ustawimy sobie display data in a group pop-up, data to display, wyślemy this calendar, current date, ten dzień, który właśnie kliknęliśmy i wykorzystamy go w naszym pop-upie, więc wracam do designa i tutaj ustawimy sobie initial content, nasz parents group thing, a dokładniej nas interesuje to, co mamy w naszym pop-upie, więc możemy też wybrać, żeby ta nasza grupa tutaj, zróbmy reveal in elements tree, czyli ta nasza grupa E była też typu date i ona będzie brała od swojego rodzica, parents group date będzie brała dane i tak samo tutaj grupa F też będzie brała rzeczy od rodzica, będzie miała datę i tutaj parents group date weźmie od rodzica, a naszym rodzicem jest już pop-up i tutaj wyświetlimy sobie parents group date jako initial content oraz w tym miejscu. OK, zróbmy test, zobaczmy czy nam to działa. Odświeżam aplikację, klikam w dzień, zobaczcie, wyświetla mi się już 8, już mam wstępnie wypełnione dane. Jeszcze to, co mogę się tu pobawić, to w tym elemencie dodać sobie, wybrać parents group date i dodać jeszcze do tego jedną godzinę, żebyśmy mieli takie powiedzmy defaultowe wydarzenia o długości jednej godziny. Add hours, damy sobie 1. OK, zróbmy teraz testy i zobaczmy jak to wygląda. I może też nie na dzień dobry ustawmy tutaj w tym initial content północ, tylko damy parents date i jeszcze zrobimy sobie parents date. Możemy tutaj ustawić jakieś konkretne minuty albo godziny. Change hours to na przykład 8 rano. To jest takie defaultowe wartość, kiedy będziemy mieli wydarzenia w naszym kalendarzu dodawane. Więc zobaczmy, mamy sobie 8, tu mamy 1, bo wzięła nam z tamtego elementu, więc możemy tutaj w tym elemencie zamiast brać parents group date, możemy wziąć to, co wzięliśmy w start date, czyli daytime picker from, value i do tego dodać godzinę właśnie, plus hours 1. OK, więc mamy teraz po testach, testujemy, mamy 1, pięknie nam się wyświetla, jest 8 do 9, już na dzień dobry mamy coś wypełnione, więc wystarczy troszeczkę sobie zedytować tylko godziny i już mamy 1 dodane wydarzenie event 3, wydarzenie 3 jest, OK? i jak klikniemy w 18, to zobaczcie, 18 się wyświetla, więc super. Usprawnienie myślę, że przydatne. Zróbmy teraz wyświetlanie szczegółów danego wydarzenia. Klikniemy sobie w to wydarzenie, żebyśmy zobaczyli je gdzieś w jakimś pop-upie. Dodajmy zatem nowego pop-upa. Jest nasz pop-up, nazwijmy go Event Details. OK, wysokość, layout na początku kolumn, wysokość ustawimy, szerokość 600 pikseli, tak jak tamten, wysokość niech będzie 800, później tak zmienimy to na 0, paddingi 10, 10, 10, 10, OK, wygląd ustawimy, to będzie typu kalendar event, bo tu będziemy wyświetlali konkretne wydarzenie, data source nie wydaje żadnego, bo przekażemy je w workflow i wyświetlimy sobie szczegóły naszego wydarzenia na początku event name, więc typu H1 i tutaj damy sobie Parents Group Calendar Event Name Layout. Ustawmy to pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności, pełna wysokość od 0 do nieskończoności i marginesy 10, 10, 10. OK, zduplikuję sobie to i napiszemy sobie jeszcze tutaj obok, że to nie będzie też Event Name, ale Start Event Date. Sformatujemy tę datę w jakiś sposób, który uznamy, że nam się bardziej podoba. Co jest tutaj pięknego? Może być na przykład ta data po prostu, chociaż interesuje nas też godzina, więc możemy sobie wybrać tutaj custom i poedytować tutaj to nasze rozwiązanie, które jest dosyć zaawansowane. Więc mamy godziny, mamy minuty, możemy wybrać. To odetniemy oraz tutaj z L-kę też na dole usunę, żebyśmy nie mieli tak dokładnie. Sekundy też nas nie interesują. Tutaj mamy rok, miesiąc, dzień. Zobaczmy sobie w ten sposób, miesiąc, ten też fragment usuniemy i lata zrobimy, żeby było 2022, OK, tutaj jeszcze przecinek usunę. Dobra, mamy sobie naszą datę, zmienimy to na H6 może, albo H4, tak jak mieliśmy tam wcześniej, zduplikuję sobie ten element, bo oprócz też kalendar start będę chciał wyświetlać end event date, damy jeszcze odpowiednie teksty, żebyśmy wiedzieli, że to jest start i start date. OK. Więc mamy sobie nasz tekst. Start date. Jeszcze raz muszę go wpisać. Start date. Jest nasz tekst. Oraz duplikuję go sobie i napiszemy tutaj niżej end date. End date. Dobrze. Teraz połączę te dwa elementy, zagrupuję w grupę typu row i zmienimy sobie tą grupę, żeby miała szerokość minimalna 0 i odznaczam fit width to content oraz wysokość też 0. OK, mamy to. Tutaj po lewej stronie możemy sobie zaznaczyć, żeby na przykład maksymalna szerokość tego elementu była 100. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 100 to troszeczkę za mało widać, 150. Trochę za dużo, może 120 jest. Ładnie nam się przycina, chociaż może lepiej będzie tak zrobić, jak tutaj mamy też. Zobaczmy, jeszcze tutaj dopasujemy 150, tu też zrobimy 150. Zgrupuję jeszcze start date z datą. Dwa elementy zaznaczam i na row tutaj 0, fit width to content odznaczam, wysokość 0. OK, mamy sobie nasze elementy. Na dole dodam jeszcze dwa przyciski. Close oraz delete. Pozwolimy usunąć jakieś wydarzenie. Delete event oraz zmienimy szerokość tego przycisku na przykład 150. OK. Marginesy 10, 10, 10, 10. Wysokość tego elementu minimalna 50. Duplikuję teraz. Drugi będzie się nazywał close. Close, który pozwoli nam po prostu zamknąć ten nasz pop-up. Znowu zaznaczam dwa elementy, grupuję w grupę typu row. I ustawiam szerokość 0, fit width to content odznaczam, wysokość 0, OK, niech to mi się rozrzuci znowu prawo-lewo i wysokość całego pop-upa 0. Jak naciśniemy w close, to zamkniemy tego naszego pop-upa, który się nazywa event details, więc close, zrobimy hide an element i ukryjemy naszego pop-upa w event details. Jak klikniemy sobie teraz w delete event, to zrobimy usunięcie z bazy danych, delete thing, usuniemy parents group calendar event i znowu zrobimy hide, ukryjemy naszego pop-upa, hide pop-up event details. Teraz jeszcze musimy pokazać pop-upa, więc wyłapmy sobie taki moment, że ktoś kliknął w tutaj event, konkretny event, jak ktoś kliknął, to wtedy zrobimy tutaj show an element, pokażemy nasz event z szczegółami, event details i zrobimy display data in a group, przekażemy tam parents this calendar current event jest. Więc zróbmy testy i zobaczmy, jak to wszystko nam wygląda po tych magicznych zmianach. Klikam tutaj, możemy dodać nowy event, klikam w konkretny event i zobaczcie, mam szczegóły naszego eventu, mam start date, jest end date, ok, klikam delete event i zobaczcie, zniknął nam event, nie ma go już w naszym kalendarzu. Pójdźmy do bazy danych jeszcze i upewnijmy się, że nie ma tam naszego wydarzenia, nie ma, jest tylko event 3, event 2, więc udało nam się wyświetlać szczegóły takich wydarzeń oraz usuwać je. Zatem przejdźmy szybciutko do kolejnego kroku. Dodajmy jeszcze małą walidację do naszego pop-upa z nowym wydarzeniem. Sprawdźmy sobie teraz te daty, więc nie pozwólmy na to, aby ta data start date mogła być większa od end date, więc dodajmy sobie taki warunek. Tutaj, jeżeli nasze this datetime picker a value jest większe od naszego end date time, szukajmy sobie tego pickera, this and albo to będziemy mieli tak naprawdę do, czyli tu jest większe, jeżeli czyli start jest po końcu, to wtedy zrobimy, że ten element jest czerwony. Background style ustawimy flat color jest i kolor ustawimy na czerwony. Jest jakiś tutaj czerwony, ok. Zrobimy sobie coś takiego. I podobną rzecz zrobimy z endem. Skopiuję sobie więc ten warunek, copy expression, wykorzystam go tutaj, paste, ale odwrócimy to, czyli jeżeli znowu nasz, tak naprawdę nie będziemy odwracali, znowu robimy ten sam warunek, że jeżeli nasz początek jest tutaj nie this, tylko weźmiemy ten from calendar jest, czyli początek jest większy niż koniec, to też w tym drugim endzie też zmienimy sobie background color, background styl najpierw na flat color i kolor ustawimy na czerwony, I ten sam warunek też wykorzystamy tutaj w przycisku, żebyśmy nie mogli dodać takiego eventu, więc wklejam sobie ten expression, ok, i nie ten button, tylko też from, nasz from event value, jeżeli początek jest po końcu, to zrobimy sobie, że ten nasz kolor tego przycisku będzie jakiś taki szary, poszukajmy sobie jakiegoś szarego, coś takiego i ustawimy sobie, że ten element nie jest klikalny. This element isn't clickable, tak poproszę, czyli nie da się wtedy kliknąć w ten przycisk. Zróbmy więc testy i zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżmy sobie. Mamy event, dodajemy jakiś nowy i weźmy datę tutaj, która jest mniejsza, czyli 7 rano. Zobaczcie, świeci nam się na czerwono dwa elementy i nie da nam się kliknąć tutaj w ten event. Jak zmienimy sobie też tutaj teraz na 6, wszystko jest z powrotem dobrze, ale znowu wracamy, 12:30 znowu, nie możemy tutaj dodać tego elementu. Wracam pierwsza, jest wszystko ok, ale nadal nie mogę dodać, bo jeszcze event name nie może być, musi być wypełnione, więc nie mogę sobie tutaj kliknąć. Jak wybierzemy sobie gdzieś indziej, to zobaczcie, add event and close. Bubble mi tutaj krzyczy w tym miejscu, że hej, musisz jeszcze to wypełnić, ale nie świeci mi na czerwono, więc niestety nie ma tej walidacji takiej pięknej, ale już nie pozwala nam dodać tego wydarzenia. Zróbmy teraz możliwość, aby nasi klienci mogli bukować jakieś elementy. Na początku jeszcze zedytujemy sobie ten kalendarz i nie będziemy jednak zapisywali sobie, jak ten event się nam nazywa, więc usuniemy z bazy danych tą opcję event name, usuwam ten wpis, w bazie danych tę kolumnę i tutaj w kalendarzu nie będziemy wyświetlali tego, więc current event options będzie tutaj puste. Dzięki temu będzie nam się wyświetlała po prostu data. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy po prostu godzinę. Wyświetla nam się tutaj godzina. Oraz jeszcze teraz przy dodawaniu też musimy usunąć event name, bo też nam jest niepotrzebny. Więc znajdźmy ten pop-up z new event i usuwamy ten fragment, cały ten wiersz. OK? I tutaj jeszcze w naszym flow, jak klikniemy, to mamy create new event i też liczymy sobie coś takiego, więc usuwam ten fragment. I już nie mam żadnych issue, nic nam się nie świeci, nie mamy teraz event name. Dodamy sobie jeszcze duration, czyli jak długie jest nasze wydarzenie, byśmy mogli później to ładniej sortować. Więc pójdźmy do bazy danych i zamiast tego event name dodamy sobie duration typu liczba i policzymy sobie, ile będzie trwało nasze wydarzenie w godzinach. Więc może sobie dajmy jeszcze duration hours. OK. I normalnie możemy sobie ustawić, że taka wartość jest zawsze 0, że jest zerowe wydarzenie o długości 0. Design, pójdźmy sobie i obliczmy coś takiego. Jak będziemy dodawali nowe wydarzenie, to tutaj w workflow policzymy sobie. Dodajemy nowe wydarzenie, więc tutaj wypełnimy sobie duration hours i od końca naszego wydarzenia, kiedy się skończy, więc tutaj mamy event from, event to, poszukajmy sobie tu, date tempicar to, creation date, value, od tego odejmiemy sobie from, czyli początek, czy jest początek, mamy tutaj minus, bo wyciągnijmy sobie dokładnie stąd godziny, poszukajmy odejmowania, nie widzę tutaj, o, jest odejmowanie, odejmiemy od tego właśnie nasz from, czyli początek wydarzenia, value i wyciągniemy stąd sobie same godziny, format as hours, ok? Zróbmy testy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, znamy sobie jakieś nowe wydarzenie, które będzie miało na przykład 1,5 godziny, więc tutaj jeszcze raz 1,5 godziny, zróbmy sobie close, nam nie działa dobrze, więc pójdźmy jeszcze do tego naszego close i jak mamy ten przycisk, to musimy zrobić hide pop-up, ale nie register, tylko new event, ok? Wracamy sobie jeszcze raz testy, przy okazji wyszedł jakiś bug, close już działa dobrze, teraz ustawmy sobie tutaj 1,5 godziny, add event and close, ok? I zobaczmy, jaką będzie miał długość, to jest 7. Update'a i mamy 7, jest 1,5 godziny. Super, więc to jest dokładnie to, co chcieliśmy mieć. Tutaj możemy przez to usunąć sobie te dwa wpisy, które nie mają tej duration, żeby nam się gdzieś tam później źle nie wyświetlało. Usunąłem, więc zrobiliśmy sobie, że mamy zamiast event name, mamy długość naszych spotkań zapisaną tutaj. Poprawmy jeszcze wyświetlanie tutaj godzin, bo są takie trochę niezaładne, jak teraz nam się wyświetla 8.0a, a to jest 8.0 rano, więc wróćmy sobie do tego kalendarza. Możemy tutaj wybrać też, żeby na przykład poniedziałek był początkiem tygodnia oraz ten event caption ustawimy tutaj, że to jest current event, mamy tutaj start event date i sformatujemy sobie jako po prostu godzinę, więc poszukajmy sobie samej godziny, jest na przykład 8.13. OK, close, zróbmy odśwież i zobaczmy, czy teraz nam się ładnie to wyświetla. Mamy 8.0, ładnie nam się wyświetla, no i zaczynamy się od poniedziałku, tak jak u nas w Polsce jest bardziej obowiązuje. Zróbmy teraz możliwość dla naszych klientów bookowania tych różnych time slotów. Więc normalnie ten kalendarz dla zalogowanych użytkowników to kalendarz, w którym ktoś może sobie tutaj dodawać sloty, aby ktoś inny, niezarejestrowany, mógł sobie wybrać i się po prostu do nas zapisać na taki element. Tutaj na razie nie będzie logiki, że wielu użytkowników jest i każdy ma swój własny kalendarz, tylko tak naprawdę na razie mamy tak, że każdy ma swój wspólny kalendarz. Jest jeden wspólny kalendarz dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników i później wszyscy niezalogowani użytkownicy też mogą tutaj dodawać te wpisy. Normalnie w takiej aplikacji na przykład byśmy mieli, że to logowanie i rejestrowanie się użytkowników jest w ogóle niedostępne tutaj. Rejestrujemy ich jako administrator na przykład i to jest zrobione dla konkretnej firmy. Na przykład moglibyśmy tak zrobić. Przejdźmy teraz i zróbmy właśnie możliwość bookowania tych elementów. Więc mamy ten kalendarz, który nazwiemy kalendarzem ownera. Jest kalendarz owner, dajmy sobie tutaj jeszcze owner i tak samo nazwijmy ten kalendarz. O, tutaj kalendarz też, on będzie owner. Jest kalendarz ownera. Zduplikujemy sobie ten fragment, duplikujemy, więc mam drugą grupę i to będzie kalendarz klienta. Nasz kalendarz klienta będzie dla osób, które są niezarejestrowane. Na początku zmienimy nazwę tutaj na client oraz tak samo tutaj ten kalendarz zmienimy nazwę na client. Jest kalendarz klienta. On się będzie wyświetlał osobom, które są niezarejestrowane. Ukryję sobie kalendarz ownera teraz. Tutaj zmienimy warunek, że jeżeli jesteś wylogowany i logged out, to wtedy wyświetlimy sobie ten kalendarz. Zróbmy preview. Oczywiście nie będziemy mieli teraz żadnej różnicy. OK. Ale weźmiemy sobie od razu, otworzę tryb incognito i zobaczymy, jak to wygląda w trybie incognito. W taki właśnie sposób tutaj mamy też kalendarz i mamy plus jeszcze informacje o logowaniu. OK, wróćmy sobie i zróbmy tutaj kolejne edycje. Będziemy przede wszystkim, jak klikali w taki event, będziemy chcieli, żebyśmy mogli się zarejestrować, zabukować sobie to wydarzenie. Na razie nic się nie dzieje. Zobaczcie, jak sobie klikam, nic się nie dzieje, bo ten kalendarz nie ma przypiętych żadnych rzeczy. Więc dodajmy sobie pop-up'a, który pozwoli nam dawać właśnie, bukować sobie dokładnie takie rzeczy. Więc nazwijmy go Request Time Slot. OK. Jest nasz pop-up. Jego layout ustawimy na kolumn. Szerokość 600 pikseli. Wysokość zostawmy jaka jest. Tutaj padding 10, 10, 10, 10. Dodajmy tekst typu po prostu, napiszemy sobie wprost request time slot. Ustawimy go typu H1. Szerokość pełna od 0 do nieskończoności. Wysokość od 0 do nieskończoności. Tutaj zaznaczam, że było do nieskończoności. Marginesy 10, 10, 10, 10. OK. Mamy sobie nasz time slot pop-up. Dodamy tu oczywiście do nas przyciski, które pozwolą nam zapisać ten request oraz zamknąć. Więc dodajmy sobie grupę, grupa typu row i dodamy tu dwa przyciski, jeden i napiszemy tutaj request time slot. Duplikuję sobie ten przycisk, ale na początku jeszcze literówka request, szerokość tego przycisku. Zróbmy może 200, zobaczmy jak to wygląda. OK. Wysokość 50, marginesy 10, 10, 10, 10. Duplikuję sobie teraz ten fragment i ten drugi przycisk będziemy mieli close, po prostu do zamknięcia tego pop-upa. OK. Close. Zmienimy jeszcze tą naszą grupę rodzica, żeby była na pełną szerokość ekranu, od 0 do nieskończoności i pełna wysokość. OK. Niech rozrzuca te elementy jak we wszystkich innych pop-upach, czyli takie dawała przestrzeń. Jak klikniemy close tutaj, zrobimy przede wszystkim reset group pop-up, żeby wyczyścić dane, które są w tym naszym pop-upie, request time slot oraz zrobimy close, tutaj zrobimy hide i zamkniemy sobie nasz pop-up request time slot. OK. I w drugą stronę, jak klikniemy sobie tutaj wydarzenie jakieś, to pokażemy tego pop-upa. Więc wyłapmy sobie takie wydarzenie, że został event kliknięty. Jakiś event został kliknięty na tym kalendarzu klienta. Wtedy zrobimy sobie show an element i tam wyświetlimy sobie request timeslot. Jeszcze jedna rzecz, ten request timeslot, ten nasz pop-up będzie przedstawił jakieś konkretne wydarzenie. Więc zróbmy, że ten request timeslot jest jakiegoś konkretnego typu i kalendar event. OK? A źródłem danych będziemy przekazywali je tutaj przy pokazywaniu takiego elementu, więc show pop-up request time i w display data in a group przekażemy tam dane this calendar. Potrzebujemy tak naprawdę tego wydarzenia, które teraz kliknęliśmy, więc będzie this calendar current event. OK? Cofnijmy sobie, zamienimy te kroki, że najpierw wyświetlamy dane, a później pop-upa. Zróbmy szybkie testy, ale w międzyczasie jeszcze dodajmy do tego pop-upa jakiś tekst, więc duplikuję sobie ten fragment. Tutaj zmienię też jeszcze nasz layout teraz na wysokość 0, żeby nam się ładnie dociągała. 0 jest i request time slot ustawmy tutaj może H6 i albo H5. OK. Napiszemy sobie tutaj start date time. OK. Mamy to. Zduplikuję ten tekst teraz i obok wyświetlimy już konkretny typ, czyli insert data, parents group calendar, interesuje nas start event date. Znowu możemy to jakoś sformatować tak jak chcemy. Poszukajmy zaraz formatowania, czy już jakieś używaliśmy. Chyba nie. Zobaczmy, jakie tu mamy dostępne formatowania. A, używaliśmy go w event details, więc stamtąd możemy sobie wziąć. Jest tutaj. Tutaj możemy wykorzystać sobie o to formatowanie. Dobra. Wróćmy do naszego request time slot. Więc tutaj wykorzystamy sobie to nasze customowe formatowanie. OK, jest, będzie takie samo. Te dwa elementy sobie grupuję w grupę typu row. Tą grupę ustawiam, żeby była pełna szerokość. Odznaczam fit with to content, szerokość 0, wysokość 0. OK. I zróbmy preview, zobaczmy jak to nam wygląda. Możemy też się pobawić tak samo jak bawiliśmy się tutaj w event details, że na przykład ten fragment ma zawsze 150 pikseli maksymalnie i to jest H4, więc zróbmy sobie to w tym samym stylu, więc tutaj zrobimy H4, maksymalna szerokość 150. Później to jeszcze sprawdzimy, bo będziemy mieli też jeszcze inne treści, czyli start date, time, a tam daliśmy start date. Więc też zmienimy sobie tak samo, żebyśmy tu mieli start date. OK, start date, jest. I tak samo tutaj H4. Dobra. Preview, zobaczmy jak to wygląda. Mamy dwie aplikacje otwarte, jedna z debug mode, druga bez. OK, klikamy sobie w event i pokazuje nam się start date, end date. OK, ale to jest nie ten request tak naprawdę, bo tu jesteśmy na ownerze, więc potrzebujemy przejść do trybu incognito. Poszukajmy sobie trybu incognito. Jest tryb incognito. Klikamy tutaj, musimy odświeżyć aplikację na początku. Klikamy, jest start date, request time slot, close, zaczyna działać. Wracamy sobie do naszej aplikacji i dodamy tutaj kolejne rzeczy. Oprócz start date zobaczymy sobie jeszcze, znowu duplikuję tą grupę, oczywiście potrzebujemy jeszcze end date, żebyśmy dali naszej osobie informację, kiedy to się kończy, więc tutaj calendar events i szukamy end date, end event date. OK, możemy odświeżyć i zobaczyć, jak teraz to będzie wyglądało. No i później będziemy potrzebowali troszeczkę elementów związanych ze szczegółami tego naszego wydarzenia, tego time slotu, który chcemy zarezerwować. Więc dodamy sobie takie rzeczy, jak już tutaj przełączę się na drugi ekran. Jest. Dodamy sobie do tego naszego eventu jeszcze. Duplikuję ten fragment i będziemy chcieli jeszcze tutaj od naszego użytkownika subject, jaki będzie subject naszego spotkania. Kolejna rzecz, jaki tutaj będziemy mieli jakiś input oczywiście, więc zmienimy sobie to na input od razu. Jest input, tę grupę jeszcze usunę i tutaj input zmienimy. To będzie tekst, jest wymagany, this should not be empty, pełna szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość dajmy dokładnie 50 pikseli, marginesy stawmy 10, 10, 10, 10, ustawimy to na środku wiersza, tak samo te wszystkie teksty, środek wiersza, środek wiersza, środek wiersza, środek wiersza. OK, i tutaj będziemy chcieli od naszego użytkownika subject, więc nazwijmy to subject. OK, duplikujemy sobie teraz to i będziemy chcieli jeszcze kolejne rzeczy. Może troszeczkę te marginesy zmniejszymy, żeby nam aż tyle nie zajmowało. 5, 5 oraz tutaj tak samo 5, 5. OK, i duplikuję całą grupę. Ctrl D i znowu będziemy chcieli od naszego użytkownika imię, first name, name. Tutaj wpiszemy sobie nazwę name. Jeszcze raz duplikuję. Jeszcze raz. Będziemy chcieli jeszcze surname, czyli nazwisko. Surname jest i zmienimy nazwę tego na surname. Surname. I kolejna rzecz, będziemy chcieli jeszcze adres e-mail. E-mail, więc też tutaj zmienimy na e-mail. E-mail. Ale teraz zmienimy content format na e-mail. Albo może nam Bubble ładnie sformatować i sprawdzić, czy dany e-mail jest poprawny. Jeszcze raz duplikuję sobie, będziemy chcieli jeszcze numer telefonu, phone number, zobaczymy, czy on się zmieści. Nie mieści się, więc troszeczkę będziemy musieli poszerzyć sobie ten fragment z tymi wszystkimi tekstami tutaj. Na przykład ustawić, zobaczmy, 200. 200 jest już dużo, a tu jest 2300, 200. 200 jest OK, więc możemy znowu pobawić się tymi wszystkimi elementami i zrobić, żeby tu wszędzie było 200. Nasze surname też 200, jeżeli chcemy, żeby wszystko nam się ładnie dociągało, 200, 200, oczywiście zabawa z takim wyglądem jest czasami pracochłonna, powiem w skrócie, pracochłonna. Lecimy dalej, mamy phone number, więc zmienimy tutaj nazwę na phone number, phone number. Bubble pozwala też formatować numery telefonów, tu możemy wybrać phone number, ale to jest tylko amerykański numer telefonu. Zostawimy sobie tutaj po prostu tekst i jeszcze jeden element, który będziemy chcieli, to zduplikuję teraz jeszcze i będziemy chcieli jeszcze jakiś komentarz. Comments albo reason for an appointment. OK. I ustawimy, żeby ta nasza grupa była już typu kolumn, będziemy układali rzeczy od góry do dołu. Jest szerokość tego elementu, ustawimy na pełną szerokość, czyli od zera do nieskończoności jest i tutaj damy nie normalny input, tylko zmienimy na multiline, żeby nasz użytkownik mógł podać więcej treści. Multiline, nazwijmy go comments, ok, i zmienimy jeszcze jego wysokość na trochę wyższą, więc żeby nam się ładnie rozciągało, wstawimy sobie tutaj na przykład od 150 do nieskończoności feed weight to content, więc jak będzie ktoś pisywał więcej treści, to po prostu będziemy tutaj rozszerzali tę kontrolkę i możemy jeszcze poszukać sobie, czy jest możliwość ustawienia maksymalnej długości. Jest. Na przykład, żeby ktoś nam nie wysłał za dużo tutaj treści, to maksymalnie może wysłać 2000 znaków. Ok? Jak klikniemy Request Time Slot, to pójdziemy i w tym naszym wydarzeniu zrobimy zmianę. Make changes to current thing. Szukajmy sobie. Jest. I zmienimy sobie właśnie to wydarzenie, które teraz patrzymy. Make changes to thing. I szukamy. Nie możemy się tutaj dostać do tego. Zobaczmy sobie jeszcze raz, czy nasza grupa z tym przyciskiem jest też jakiegoś typu. Nie jest żadnego typu. Zróbmy kalendar event, a jego typem jest parents group. Więc jeszcze raz request time slot. OK. Make changes to things zrobimy. Potem zrobimy reset group in pop-up. Zresetujemy rzeczy, które ktoś tu wpisał i zrobimy hide. Ukryjemy ten pop-up. OK. Tutaj możemy sobie odwrócić te akcje. Jest. I w tym make changes to thing będziemy edytowali ten kalendar event i wypełnimy mu te wszystkie nasze rzeczy, które przed chwilą podawaliśmy. Więc podaliśmy tam na przykład appointment name. Nie mamy takich pól, więc pójdźmy na początku do bazy danych, dodajmy sobie nowe pola do tego eventu, czyli będziemy mieli subject, temat naszego spotkania, typu tekst. Będziemy mieli imię, name, typu tekst. Będziemy mieli nazwisko, surname, typu tekst. Będziemy mieli e-mail, osoby, która tutaj się chce z nami umówić, typu tekst. Będziemy mieli phone number, też tej osoby, która chce się z nami umówić, typu tekst. Będziemy mieli komentarz, comments, też typu tekst. I chyba to wszystko. Create, robimy to. I wracamy sobie do naszego designu, zobaczmy tutaj. Wszystko jeszcze jest wymagane. Wszędzie każdy coś musi wpisać. OK. Przejdźmy do workflow i wypełnimy te nasze kolumny. Start, edit workflow. Tutaj wsunę sobie to add all fields, komentarze. W komentarze piszemy komentarze. Comment, input, comments, value. Duration hours jest wypełnione. W e-mail wpiszemy e-mail. Mamy dwa razy input e-mail, więc pójdźmy do naszego tutaj time slota i zmienimy sobie nazwę tego na request time slot. Skopiuję sobie ten fragment i wykorzystam go wszędzie, we wszystkich tych inputach. Subject, żebyśmy wiedzieli wprost, z którego pola korzystamy. Jest. E-mail jest. Phone number jest. I jeszcze comment jest. Wracamy do workflow i wypełniamy sobie nasze workflow, czyli możemy wrócić design, request, start edit workflow i mamy make changes to calendar event. Piszemy sobie tutaj e-mail z input e-mail request timeslot. OK, wartość. End event mamy wypełnione. Start event też mamy wypełnione. Name potrzebujemy z count input name value, phone number. Tak samo z phone number request timeslot value, subject z subjecta value oraz surname. Tutaj wpiszmy sobie surname jeszcze raz. Dodam go ręcznie jeszcze raz. Surname. Jest surname. I poszukajmy, jest surname value. OK. Zróbmy testy, zobaczmy jak to wygląda. Więc odświeżymy sobie aplikację. Tutaj mamy jakieś wydarzenia. Możemy dodać kolejny time slot. Na przykład od 8 do 11. And event. Tutaj kolejny od 9. 10. Tutaj od 9 do 12, jeszcze jeden tutaj od 9 do 10, od 10 do 11, OK. Widać, że mamy dwa time sloty na 9 i trzeba byłoby to jakoś zedytować, czyli tak naprawdę nie pozwolić na dodawanie dwa razy takich samych time slotów, ale teraz nie będziemy tym się zajmowali. Mamy 10, dodajmy sobie jeszcze 11, Jest. OK. So, mam bardzo dużo time slotów, niektóre są w tych samych godzinach. To nie jest zbyt fajne, ale zróbmy sobie jeszcze testy i zrobimy jeszcze takie usprawnienia, że tutaj u naszego ownera będą się wyświetlały tylko te wydarzenia, które nie zostały jeszcze zabukowane, więc weźmy sobie kalendarz ownera i tutaj źródłem danych będą wszystkie wydarzenia, w których adres e-mail nie jest pusty. Is empty, więc będziemy wyświetlali tylko takie wolne time sloty u naszego, albo tylko na przykład zajęte będziemy mieli isn't empty, więc owner będzie wyświetlał sobie tylko zajęte time sloty, a klientowi wyświetlimy tylko wolne time sloty, więc tutaj zrobimy sobie, że nasz e-mail jest pusty. Jeżeli jest pusty, to klientowi się nie będą wyświetlały wydarzenia. Odśwież i zróbmy sobie, przejdźmy do trybu incognito. Mamy jakieś wydarzenia, zapiszmy się na któreś, na przykład to z 10, request time slot. Zobaczcie, zły nam się, jeszcze odświeżamy aplikację, pop-up jest już dobry, subject, dajmy cokolwiek, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, .com, phone number jakiś jest, request, bla bla bla, ok, request time slot, zobaczcie, zniknął nam z wydarzenia u klienta, ale u ownera tylko on się pojawia, tylko tutaj nasz owner widzi, że ma tylko jedno wydarzenie, kiedy może się z kimś spotkać. Tylko na jedno wydarzenie ktoś się nam zapisał. I teraz ownerowi moglibyśmy zamiast tej godziny wyświetlać current event subject. Skoro ktoś nam wypełnił, że się chce spotkać w jakimś temacie, to coś takiego możemy tutaj wyświetlić. I to nie zawsze może być mądre, bo nasz klient wypełnił tutaj po prostu jedynkę wpisał. Ale tak, mamy dwa kalendarze. Jeden dla klienta, gdzie możemy sobie bukować różne wydarzenia, które są dostępne jeszcze. I drugi dla ownera, gdzie widzimy tylko te wydarzenia, które ktoś już nam zablokował, żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy się z kimś spotkać. Ułatwimy teraz troszeczkę robotę naszym klientom i zrobimy jeszcze, zamiast na kalendarzu będziemy wyświetlali też w powtarzającej się grupie wszystkie dostępne wydarzenia dla naszych klientów. Na początku jeszcze dodamy sobie szczegóły o długości takich wszystkich time slotów, więc duplikuję sobie tutaj ten element, napiszemy sobie duration i wyświetlimy też duration. Mamy tutaj formatowanie, więc weźmiemy sobie, wykasujemy i będziemy wyświetlali parents group durations hours. OK, nie będę tego formatował. I to samo zrobimy sobie w event details, więc też zduplikuję ten fragment i tutaj napiszemy duration, OK. I tutaj wyświetlimy duration, więc mam parents group event durations hours, OK. Zobaczmy preview i zobaczmy, jak to wszystko wygląda, jak dodajemy wydarzenie. To duration się nie przedstawia, bo dopiero będziemy sobie tutaj wyliczali, ale tutaj już nam się przedstawi, mamy 3. OK, więc na dole wyświetlimy sobie dla naszych klientów, więc ukryję ownera znowu, w repeating group wszystkie dostępne wydarzenia. Dodajemy sobie repeating group na dole, ustawmy tego typ na przykład na kolumn, pełna szerokość od 0 do nieskończoności, OK. Wysokość też od 0 do nieskończoności. Będziemy wyświetlali wszystkie eventy, takie eventy, więc parents do search for, szukamy takich eventów, których e-mail jest pusty, bo szukamy dostępnych eventów, bo to jest dla naszych klientów, więc e-mail jest pusty. OK, wyświetlimy wszystkie takie eventy, wysokość damy 300 wierszą, nasz wiersz będzie miał 300 pikseli, na razie, później tak to zmienimy. Tutaj jeszcze zróbmy sortowanie. Posortujemy sobie po start event date, czy rosnąco, czy malejąco, nie, czyli rosnąco. Będziemy mieli na początku pierwsze wydarzenia z dzisiaj, na przykład później jutro, pojutrze i tak dalej. Więc nasze daty będą rosły, OK. I tutaj zrobimy sobie tą grupę, jeszcze obudujemy zaraz w inną grupą, ale na początku weźmiemy z tego naszego pop-upa event details te wszystkie rzeczy. Mamy tutaj kalendar event, drugi, trzeci i tak dalej, bo będziemy potrzebowali sobie te szczegóły, więc mogę sobie skopiować i wkleić tutaj w repeating group. Najpierw tutaj repeating group zostawimy tak jak jest, dodam sobie jeszcze jedną grupę typu kolumna, OK, i w nią wkleję teraz, ona będzie typu kalendar event, źródłem jest current sales event i tutaj wkleję te grupy z naszego pop-upa ze szczegółami. Więc jeszcze kolejna grupa jest nam potrzebna. Tutaj mamy event details. Weźmy ten copy, czyli end date, paste i jeszcze to z duration. Copy, paste. OK. Zobaczmy teraz, jak to wygląda tutaj. Mamy to wszystko. Wstawimy teraz szerokości tego. To jest pełna szerokość, ale nasza grupa tutaj wyżej ma trochę węższą szerokość, więc ustawię tutaj od 0 do nieskończoności i wysokość od 0 do nieskończoności oraz teraz cały wiersz w naszej Orbiting Group też ustawię na 0. OK. Zobaczmy, zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda, więc wróćmy się do trybu incognito. Jest tutaj, mamy sobie aplikację dla naszego klienta i zacznie, jest Repeating Group, wyświetla nam się tutaj wszystko po lewej stronie. Możemy sobie zmniejszyć troszeczkę tą szerokość tego, żeby nie było aż tak szeroko, więc wróćmy sobie i zróbmy, aby ta nasza Repeating Group była maksymalnie żeby na 1200 pikseli. Chociaż albo całą Repeating Group możemy wziąć, tak ograniczyć. Repeating Group jest 1200. OK. Tutaj będziemy naszą mieli Repeating Group, nasze wszystkie wydarzenia będą nam się wyświetlały. Oczywiście, jak mamy coś takiego, wstawimy to na środku, więc żeby nasza Repeating Group była na środku. Repeating Group, proszę Cię, na środku. Wracamy sobie F5. Mamy tu wszystkie wydarzenia. OK. Po prawej stronie damy sobie przycisk, żeby móc zabukować jakieś wydarzenie. Możemy się też pobawić troszeczkę tymi tekstami, żeby nie były aż tak odsunięte od siebie, więc te marginesy możemy poustawiać na 5, 5, 5, wszystko na środku wiersza, tak samo tutaj 5, 5, środek wiersza 5, 5, środek wiersza 5, 5, środek wiersza i 5, 5, środek wiersza. OK. Wracamy sobie, zobaczmy, jak to wygląda teraz po tych zmianach. Mamy w ten sposób. OK. Zostawimy już to tak, jak wygląda i dodamy sobie tutaj przycisk Book. Więc dodaję przycisk Button, jest i wrzucimy go obok naszej grupy. Ta grupa w Repeating Group jest typu, mamy ustawione kolumn, więc zmienimy, żeby była row. OK. I poszukajmy tego naszego przycisku, bo gdzieś go tutaj wrzuciłem, przesuniemy go wyżej. Nasz baton przesunę do Repeating Group, ale pod grupę, więc zróbmy teraz to Make Last. Wstawimy to na środku wiersza, napiszemy tutaj, damy oczywiście margines 10, 10, 10, 10, ustawimy wysokość 50 tego elementu i napiszemy book albo request time slot, żebyśmy mieli takie same nazwy wszędzie, time slot. OK. Jak naciśniemy ten przycisk, to wyświetlimy sobie nasz pop-up, którego już wykorzystujemy, czyli pop-up z request. Nasz pop-up z request timeslot. Więc zróbmy sobie show an element i wyświetlimy naszego pop-upa oraz tam wyświetlimy dane, więc przesuńmy sobie te kroki, display data i wyświetlimy sobie current sales calendar event. Zróbmy odśwież i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Mamy sobie tutaj bukowanie, mamy daty posortowane wszystkie, jest 7, później 8, 9 i tak dalej. Request time slot pokazuje nam się ten dokładnie request. Jak tutaj weźmiemy 9, to mamy 9. Super, będziemy mogli sobie tutaj też zabukować. No i teraz na koniec jeszcze jedna rzecz. Zróbmy takie wybieranie po długościach. Na przykład nasz użytkownik szuka tylko spotkań z nami, które są 3-godzinne, albo 1-godzinne, albo 2-godzinne. Więc użyjemy sobie do tego dropdowna. On będzie mógł wybrać tutaj tylko jedną opcję. Nie będzie mógł wybrać, że i 1,5 godziny, i 2 godziny jest OK, tylko na przykład tylko 1 godzina. Ustawimy to na środku. Szerokość tego dajmy na przykład 400 pikseli, wysokość 50, marginesy 10, 10, 10, 10. I tutaj w naszym dropdownie nazwiemy to Duration Filter. OK. Nasze wybory będą dynamiczne. Weźmiemy sobie z kalendar event, będziemy mieli źródło danych, będziemy szukali sobie, tak naprawdę tutaj będzie nas interesowała liczba i źródłem danych jest baza danych, szukamy w bazie danych wszystkich eventów, wszystkich tak naprawdę, albo tak naprawdę interesują nas te, które mają e-mail pusty, żeby były jeszcze dostępne, więc e-mail jest pusty, jest empty, stąd wyciągniemy sobie unikalne wartości z duration. Interesuje nas duration. Mamy tutaj duration items. OK. Unique Elements, Durations, Hours. Zobaczymy, czy to będzie nam działało, więc odświeżmy sobie aplikację F5 i zobaczmy, jakie będziemy mieli tutaj wartości. Mamy dropdowna, mamy 1,5 godziny, 3 i 1. OK. Oczywiście fajnie byłoby to posortować, więc wróćmy sobie do naszej aplikacji i zróbmy jeszcze po tym wszystkim Durations, Hours. Kliknijmy, dajmy radę More, może nam się uda zaraz. Jest More i tutaj mamy Sort. Sorted i posortujemy sobie czy malejąco, descending, nie, chcemy mieć rosnąco. OK. Wróćmy do aplikacji, zobaczmy, jak to wygląda. F5. I mamy naszego dropdowna 1, 15, 3. OK. To teraz jeszcze wykorzystajmy tego dropdowna do tego, żeby odfiltrować tu odpowiednie wydarzenia. Zatem bierzemy nasze dropdown, nasze źródło danych repeating group i wybierzmy sobie, dodajmy nowy constraint, jeżeli duration hours jest równe. No i tutaj nie damy rady tak tego zrobić. Dlaczego? No bo jak będzie puste, to już nam nie zadziała, więc tutaj nie możemy sobie wykorzystać. Mógłbym w takim razie zrobić ignore empty constraints, więc spróbujmy sobie z tą opcją. Zróbmy właśnie coś takiego, nasz dropdown, duration, filter value i tutaj damy ignore empty constraints. Przejdźmy sobie do strony, zobaczmy, jak to wygląda. OK, wybieram sobie na przykład 3, mamy tylko trójki, wybieram pusto, mamy wszystkie znowu wartości, jest 1, 3, 1,5. Zobaczymy sobie, 1,5 jest, śmiga, działa. Zrobimy sobie takie samo ograniczenie tutaj w kalendarzu, że skoro w dropdownie wybieramy sobie jakąś długość, to tak samo, żeby w kalendarzu nam działało, więc to zróbmy jako make first, żeby było na górze, dodajmy jeszcze tekst, filter by duration, OK, zgrupujemy to w jedną element, żebyśmy mieli wszystko w grupie typu row obok siebie. Layout tej grupy ustawimy na pełną szerokość od 0 do nieskończoności. Fit width to content jest OK. Na środku wysokość od 0 do nieskończoności. To niech będzie na środku i to też będzie na środku wiersza. Filter by duration niech będzie pierwsze i zmienimy jeszcze tutaj wielkość tego na przykład na H5. OK. Pobawmy się jeszcze tym tekstem od 0 do nieskończoności. Niech on ma fit width to content oraz wysokość od 0 do nieskończoności i marginesy 10, 10, 10 i 10. OK, wracamy sobie do naszej strony, oczywiście do tej strony klienta. Szukajmy jej, jest tutaj. I wybierzmy sobie 3 godziny, mamy tutaj 3 godziny na dole, to jeszcze w kalendarzu odfiltrujmy, zrobimy to w identyczny sposób, czyli tutaj w źródle danych wybierzemy sobie search for kalendarz i wybierzemy sobie duration hours jest równe to, co mamy w dropdownie, dropdown duration filter value, zaznaczamy ignore empty constraints po to, aby na dzień dobry wyświetlić wszystkie rzeczy, jak nasz dropdown ma niewybraną wartość. Jest, mamy wszystkie eventy, wybieram sobie trójkę, OK, jest, dobrze, 1,5 jest 0, też jest i zobaczmy sobie, że mamy dziesiątkę, 10 dnia, tutaj nic się nam nie wyświetla, ale w kalendarzu tutaj u ownera wyświetla się tylko 10, bo tutaj zabukowaliśmy tego slota, więc jest e-mail wypełniony. I tym sposobem nasz użytkownik może też nie tylko używać z kalendarza, ale też powtarzającej się grupy, żeby wybrać sobie jakieś wydarzenie, bo na przykład wie, że szuka czegoś, nie wiem, 11, więc wyszukuje sobie tutaj 11, albo widzi formatowanie, więc szuka tylko 8 listopada, 11.08. OK, zatem przejdźmy do kolejnego kroku. Zróbmy teraz, żeby nasz właściciel kalendarza mógł wyświetlać wszystkie tutaj wydarzenia, żeby widział wszystkie wydarzenia, nie tylko te, które są zajęte. Więc wróćmy sobie do naszego kalendarza, naszego ownera, ukryję ten klienta, pokażmy ten ownera i normalnie mamy sobie tutaj takie ograniczenie, że pokazujemy tylko te, których e-mail nie jest pusty. Usuńmy to ograniczenie i teraz będziemy wyświetlali tutaj wszystkie eventy. One będą miały taką różnicę, że niektóre będą miały subject, tak jak ten został zabukowany już przez kogoś, on ma subject. Te pozostałe są puste. Jak przejdziemy sobie do naszego klienta, on będzie mógł tutaj zabukować jeszcze jeden, zróbmy sobie coś takiego dla testu, więc napiszmy sobie tutaj, najpierw odświeżmy aplikację testu, więc odświeżamy, wybieramy sobie jakiś event, na przykład ten time slot, piszemy nie wiem, consultation, po prostu to do, piszmy to do wszędzie, todo małpa todo.com, phone number jest todo, request time slot, wracamy sobie do naszego ownera, więc mamy różnicę, że tu jest po prostu subject jeszcze dodany, jeżeli to jest wydarzenie przez kogoś zabukowane. Zróbmy sobie, że ono będzie się troszeczkę inaczej wyświetlało. W przypadku, kiedy jest takie puste wydarzenie, pusty time slot, nikt jeszcze nie zabukował, to wyświetlamy w taki sposób, a w taki sposób zrobimy sobie cancel, czyli będziemy mogli sobie skancelować to nasze spotkanie z tym właśnie klientem. Zróbmy więc na początku inny pop-up z tym event details, mamy tutaj pop-up event details, kopiuję go sobie, copy, wkleję jeszcze raz, paste, ok, więc mamy event details copy, zmienimy mu nazwę event details requested time slot, ok, sobie mamy takie wydarzenie i tutaj pobawimy się troszeczkę też odpowiednio tymi elementami tego naszego wydarzenia, ale na początku zrobimy, żeby on nam się wyświetlał. Więc w workflow mamy taką sytuację, kiedy jak kliknęliśmy sobie w wydarzenie u naszego ownera, to wtedy pokazuje nam się szczegóły wydarzenia. Zróbmy sobie też jeszcze raz coś takiego. Znajdźmy sobie to wydarzenie, więc kliknęliśmy w button calendar event client, calendar events owner jest kliknięte, więc duplikujemy sobie, copy, albo na początku ustawmy sobie warunek, że ten event details będziemy wyświetlali, ten taki pusty jak ten, kiedy nie jest zabukowany element, więc jeżeli this calendar current event email jest pusty, is empty, to wtedy będziemy ten element wyświetlali, a jeżeli jest pusty, to skopiujmy sobie wszystko, paste, czyli jeżeli ktoś zabukował nam to, jeżeli nie jest pusty, więc jest zabukowany nasz time slot, is not empty, to wtedy pokażemy inny pop-up. Pokażemy tego pop-upa z event details requested time slot i wyświetlimy też tam właśnie dane. Ok? Zróbmy test, ale na początku jeszcze poprawmy sobie ten event, żebyśmy mieli tutaj więcej szczegółów na ten temat. Parents group calendar events name. Nie mamy takiej wartości, mamy za to subject. OK, ale w tym event details też musimy sobie to uzupełnić, poprawić. Tak naprawdę usuniemy ten fragment, bo nie mamy event name. OK, wracamy, teraz już będziemy mieli różnicę. Więc odświeżam sobie aplikację, zróbmy pierwsze testy, czy nam się dobrze wszystko wyświetla. Zatem zobaczę. Jest jedynka, bo taki jest subject. Tutaj znowu to do, bo taki jest subject. A jak tutaj klikniemy, nie mamy subjecta. Teraz zróbmy sobie w tym naszym evencie z requested times. A ten requested time slot, tutaj zrobimy sobie close, to wtedy zrobimy hide pop-up, ukryjemy pop-upa z naszym events requested time slot oraz zrobimy sobie jeszcze reset group pop-up, czyli w tym samym miejscu usuniemy wszystkie dane. Ok, więc mamy tutaj close, zróbmy sobie tutaj cancel event, jak klikniemy w ten przycisk, to musimy zrobić jakby odwróconą akcję, kiedy u klienta modyfikowaliśmy daną rzecz. Więc żeby ją zmodyfikować, robimy data things, make changes to thing, zrobimy modyfikację na parent group calendar event, tu wybierzmy sobie wszystkie pola, potem zrobimy hide an element, ukryjemy ten pop-up oraz zrobimy reset group pop-up, zresetujemy tam dane. A tutaj dane ustawimy, komentarze wyczyścimy, duration hour, z tego nie zmieniamy, email wyczyścimy, end event date nie zmieniamy, name wyczyścimy, bo usuwamy wszystkie rzeczy związane z naszym klientem. Jego numer telefonu też, start event date nie zmieniamy, subject, surname też usuwamy. Ok, zróbmy sobie test i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy sobie to wydarzenie 9, pierwszy subject, klikamy cancel i zobaczcie, już on nie ma jedynki tutaj. Jak klikniemy w to, no to nic nie zobaczymy jeszcze, bo nie mamy szczegółów wydarzenia, ale w bazie danych już możemy zobaczyć sobie, że to nasze wydarzenie, które miało wcześniej jedynkę, a teraz ono jest 10 listopada, 10 listopad jest tutaj, nie ma już pozostałych rzeczy wypełnionych, a wcześniej miało. Ten niżej ma wypełnione rzeczy, więc zobaczmy sobie też, jak ono wygląda. Dodajmy do tego naszego pop-upa więcej szczegółów tutaj, więc duplikuję sobie te elementy kilka razy. Ok, będziemy chcieli tutaj wyświetlać jeszcze comments, na przykład, więc tutaj napiszmy comments, ok. Usunę troszeczkę jeszcze raz te wszystkie nasze elementy, żebyśmy zmniejszyli tutaj wielkość tego tekstu, na przykład na H6, tak samo tutaj H6 i jeszcze ustawimy sobie mniejsze marginesy 5,5 oraz tutaj 5,5 i ustawię jeszcze, żeby wszystko było na środku wiersza, środek wiersza, OK. Duplikuję teraz, Ctrl D, kilka razy, nie wiem tak naprawdę ile, najwyżej usuniemy znowu kilka grup i wyświetlimy tutaj kolejne rzeczy, komentarze, duration, hours już wyświetlamy, e-mail, więc tutaj wpiszmy sobie, później wpiszemy tam odpowiednie rzeczy, mamy e-mail, end date, mamy name, tutaj poszukajmy sobie też surname, subject już wyświetlamy na samej górze, jeszcze pominęliśmy sobie phone number i zobaczmy, czy coś jeszcze nam zostało do wypełnienia. Chyba to wszystko. OK, więc możemy usunąć te nadmiarowe grupy tutaj na dole. Tutaj wpiszmy phone number, tutaj wpiszmy surname, obok wpiszmy name, jeszcze wyżej e-mail. OK, i e-mail. I teraz zróbmy testy, zobaczmy jak to wygląda, więc odświeżamy sobie tą stronę z ownerem. Klikamy wydarzenie, które nie jest zabukowane, jest puste, więc możemy delete event zrobić i mamy tutaj wydarzenie już zabukowane, mamy wszystkie szczegóły na ten temat, name itd. itd. Zaraz zobaczymy, czy tu dobrze wypełniamy rzeczy, bo jak wpisaliśmy wszędzie to do, to troszeczkę możemy się pomylić, ale zróbmy cancel event i zobaczmy, co się dzieje. Zniknęło nam już to wydarzenie jako zabukowane, ale ono nadal istnieje jako timeslot. Przejdźmy zatem jeszcze do klienta, dodajmy sobie, zabukujmy kolejne wydarzenie. Mamy jakieś wydarzenie, na przykład to i wpiszmy sobie tutaj subject 1, name 1, surname 1. Specjalnie biorę te same nazwy, jak są tutaj pola, abyśmy wiedzieli, że dokładnie wpisaliśmy dobre rzeczy w dobrych miejscach. Name, bubble.com, phone number, no tutaj wpiszmy po prostu cyfry i comments, OK. Request, time slot jest, wracamy do naszego ownera i zobaczmy, w testach, czy wszystko jest OK. Subject 1 klika, wyświetli nam się subject, comments jest OK, e-mail jest OK, name jest OK, surname jest OK i phone number jest OK. Jedyne, co ja bym tu jeszcze zmienił, to w tym naszym evencie zmienił, żeby na końcu były nasze komentarze, więc zróbmy sobie make last i previous. OK, więc będziemy mieli komentarze na samym dole, dopiero niżej będziemy mieli przyciski. I tak naprawdę tutaj wszystko, co chciałem zrobić, czyli wyświetlać szczegóły wydarzeń tych zabukowanych i niezabukowanych. Zatem możemy przejść do kolejnego kroku. Zróbmy jeszcze jedną zmianę. Wyświetlajmy naszym klientom tylko te wydarzenia, które są z przyszłości, dzisiaj lub następne, kolejne, tak żebyśmy nie wyświetlali wczorajszych wydarzeń, bo i tak oni nie mogą się wtedy umówić z nami. Więc wybierzmy sobie tutaj w repeating group oraz w naszym kalendarzu, więc weźmy repeating group. Poprawmy sobie jeszcze nasze źródło, aby start event date była większa niż current date. Current date. To samo zrobimy z kalendarzem, więc tak samo search i start date niech będzie większe od current date. Current date. OK. Dzięki temu nie będziemy pokazywali sobie z przeszłości różnych wydarzeń. Zróbmy teraz wysyłanie maila z potwierdzeniem naszego spotkania. Więc weźmiemy nasz request time slot, started it workflow i tutaj mamy już to workflow. Jak klikniemy sobie w to, to wyświetlamy tego pop-upa z request time slot. I w tym naszym pop-upie mamy później tą opcję, że zamawiamy sobie nasze spotkanie. Started it workflow i tutaj robimy zmianę na naszym evencie. Później ukrywamy pop-upa i tak dalej. Więc zrobimy sobie jeszcze tutaj send email i wyślemy maila do osoby, która zamówiła to spotkanie, więc to będzie nasz input, albo tak naprawdę możemy z kroku pierwszego wybrać sobie też, czyli to, co tutaj zrobiliśmy, rezultat kroku pierwszego e-mail. Do tej osoby wyślemy maila z potwierdzeniem, że hej, udało Ci się zamówić takie spotkanie. Sender name możemy też z kroku pierwszego dać first name, czyli nasze name oraz tutaj dać spację, OK, jest spacja, jeszcze dołożyć do tego nasze rezultat drugi i dać nazwisko, surname. Bierzmy sobie tutaj, OK, mamy to, wydaje mi się, że nam się to połączyło tutaj wszystko, zostawimy sobie tutaj. W CC możemy oczywiście też kogoś dodać do kopii i do kopii dodamy osobę, która robiła całe to wydarzenie, czyli naszego właściciela, ownera. Parents group, kalendar, e-mail, OK. Subject to będzie na przykład tak, confirm appointment on. I tutaj możemy znowu sobie wziąć datę naszego wydarzenia, start, event date, sformatować to w odpowiedni sposób jak chcemy, start, event date, more, formatowanie, możemy wybrać sobie jakieś prostsze, niekoniecznie te nasze, które wtedy wybieraliśmy w tych naszych wszystkich pop-upach, też tam to też by pasowało, ale zostawmy sobie tutaj po prostu datę w ten sposób. Możemy też do tego dorzucić znowu kolejną datę, czyli datę zakończenia, event date, ok. I tu w body możemy znowu napisać sobie wszystko, co chcemy. Hi, dodać sobie na przykład imię naszej osoby, hi, Edward, i znowu napisać coś tam, e-mail, bla, bla, bla. I tutaj jaki e-mail jest, jeszcze raz sobie powtórzyć, przed możemy powtórzyć też dates, i znowu wybrać sobie naszą start date i end date, więc mamy myślnik i znowu end date, end date. Możemy sobie znowu dać na przykład numer telefonu, wybierzmy phone, tak samo możemy dorzucić phone number, czyli wszystko, co tutaj możemy sobie już dodaliśmy, możemy sobie znowu wysłać w mailu dla potwierdzenia, cokolwiek chcemy, i na końcu możemy dać jeszcze link z delete. Do you want to delete it? I możemy dać sobie tutaj taki link. I każda rzecz w bazie danych w Bubble ma właśnie taką opcję jak link, jest link. I tutaj możemy wybrać sobie, do której strony będzie nam skierowało, jak ktoś kliknie ten link, i ten link jest związany z konkretnym wydarzeniem. Tam jak w niego klikniemy, to będzie nasze ID tego właśnie wydarzenia. My tutaj chcemy usunąć takie wydarzenie. Nie mamy jeszcze takiej strony, więc zrobimy sobie stronę delete appointment. Ok, nie kopiujemy żadnej. Weźmiemy jeszcze tą naszą stronę, zedytujemy, bo ta nasza delete appointment strona musi być konkretnego typu. Ona musi być typu właśnie event, więc wybierzmy sobie type of content, kalendar event, i po prostu ona tutaj ma wyświetlać taki kalendar event. Wróćmy do naszej strony index i w naszym workflow teraz brakujące miejsce możemy je znaleźć, bo jest issue związane z tym. Wybierzmy sobie, że będziemy kierowali do delete appointment. Zróbmy jeszcze, żebyśmy mogli wysyłać taką drugiego maila do osoby, która zrobiła całe tego dummy slota. Tutaj zmienimy sobie nazwę na client. To będzie mail z potwierdzeniem umówienia spotkania. OK, przesuńmy to jako krok drugi. Zduplikuję sobie teraz to. Copy, paste, jest. I zrobimy tak samo dla osoby ownera, czyli dla osoby, która zrobiła ten timeslot. Ona też niech dostanie takiego maila, więc tutaj wyślemy do osoby, która zrobiła to wydarzenie. Parents, group albo rezultat kroku pierwszego, creator, e-mail. Do osoby, która zrobiła takie wydarzenie. Oczywiście nie będziemy wysyłali jej drugiego maila CC. Tutaj sender zostawmy to samo. Subject możemy sobie confirm appointment też zostawić. No i warto byłoby zmienić też treść tego wszystkiego, na przykład hi, i napisać tutaj, że ktoś inny umówił spotkanie, na przykład tutaj rezultat kroku pierwszego, name, dać znowu spację, nazwisko, więc rezultat kroku pierwszego, surname, i dopisać sobie booked an appointment with you. OK, i możemy tu sobie zostawić coś takiego. Nasz użytkownik dostanie też taką wiadomość, dwaj użytkownicy. Zróbmy sobie testy, odświeżmy aplikację w trybie incognito, czyli zobaczmy sobie jako klient tą naszą aplikację. Kopiuję sobie adres e-mail i tutaj umówimy sobie spotkanie. Nie mamy żadnych dostępnych tutaj widać time slotów. Jak odświeżymy, to też nic takiego nie ma. Wszystkie są z przyszłości, więc dodajmy sobie jako owner jeszcze jakieś wydarzenia na jutro. Na przykład tutaj 11.11. Dodajmy sobie pierwsze, dodajmy jakieś 12, 13. Wróćmy do strony klienta. i mamy już wydarzenia. Pokazała nam się też w Repeating Group, więc dodajmy sobie. Zatem działa nam funkcjonalność z pokazywaniem i ukrywaniem tych przeszłych wydarzeń i pokazywaniem tylko przyszłych, a my dodajemy sobie nasze pierwsze wydarzenie. To do albo name, surname, nasz e-mail, który zaraz sprawdzimy, numer telefonu i jakiś komentarz, OK, request time slot, czekamy chwilę, ładuje się. Przejdźmy sobie teraz do naszej skrzynki e-mail, zobaczmy, czy dostaliśmy nowego maila. Jest, dostaliśmy nowego maila. Name, surname, jest OK, confirm appointment on, mamy potwierdzenie, jest jakaś treść i możemy teraz zobaczcie, kliknąć w ten link, tu jest delete appointment, czyli tak jak zrobiliśmy, jest konkretne ID konkretnego wydarzenia. I tutaj będzie pusta strona, bo naszej stronie jeszcze nic nie zrobiliśmy. Zatem teraz pora właśnie na ten krok zrobić stronę z delete tego właśnie eventu. Zróbmy teraz usuwanie naszego wydarzenia, ale to usuwanie będzie miało takie jakby dwuznaczne. To znaczy jak ktoś jest ownerem i on dodawał tutaj time sloty, to jego usunięcie tego wydarzenia sprawi, że całkowicie usuwa się wydarzenia i też ten time slot. Zaś jeżeli jesteśmy klientem, to my tylko rezygnujemy z naszej rezerwacji tego wydarzenia. Zatem zróbmy sobie naszą stronę delete. Mamy naszą stronę delete appointment. Tutaj na początku dajemy sobie jakieś szczegóły związane z naszym wydarzeniem. Tutaj ustawmy layout tego na kolumn, pełna szerokość, teraz weźmy tego naszego tekstu, od 0 do nieskończoności, wysokość od 0 do nieskończoności, dajmy na jakiś tytuł, na przykład H3 nagłówek i dajmy troszeczkę szczegółów związanych z naszym wydarzeniem, na przykład current page, subject, zduplikuję sobie teraz to, ustawmy też, żebyśmy mieli fit with to content, margines ustawmy 50 dla tego elementu od góry, żeby było na środku i jeszcze jakieś marginesy, za chwilę też się pobawię, ale zduplikuję sobie ten element i w tym drugim elemencie ustawię margines górny na przykład na 5. OK? Tutaj wyświetlimy sobie kolejne jakieś rzeczy, na przykład komentarz, dalej mamy tutaj jeszcze e-mail, dalej mamy jeszcze phone number albo name. Możemy tutaj tych danych troszeczkę wypisać, surname, to co chcemy i tak dalej. Możemy numer telefonu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na dole dodamy sobie dwa przyciski. Najpierw dodamy sobie grupę typu row. Niech ona rozrzuca nam elementy prawo-lewo, niech będzie na środku. Jej szerokość damy od 0 do nieskończoności, maksymalnie przed 1200 pikseli, albo dajmy może 800, OK. Wysokość tego od 0 do nieskończoności i dorzucimy sobie tutaj dwa przyciski, button. Jest jeden, ustawmy od razu mu marginesy na 10, 10, 10, 10, OK, tu też damy 10 i ten przycisk to będzie po prostu może jak to nazwać, dajmy sobie po prostu tak, book a new appointment. Szerokość tego przycisku zmienimy może na 250, mieści się. Teraz dorzucimy go do naszej tej grupy tutaj i ta grupa A to będzie grupa tylko dla klienta, czyli będziemy ją ukrywali normalnie, będzie ukryta, collapse and hidden i będziemy ją wyświetlali tylko kiedy nasz użytkownik jest wylogowany, czyli jest tak naprawdę klientem tej naszej aplikacji, czyli klientem też naszej firmy, więc jeżeli current user is logged out, to wtedy wyświetlaj ten element. I jak ktoś tutaj kliknie book a new appointment, to pójdziemy sobie do strony głównej go to page index, jest OK. I dodamy sobie jeszcze drugi taki przycisk, zduplikuję go, zmienimy jeden, który z kopią, nie wiadomo, bo oba nazywają się niestety tak samo, więc zobaczmy sobie, ten ma start edit workflow, więc jest OK, to ten drugi zmienimy tutaj na cancel appointment, jest, ustawimy go jako pierwszy, make first i jak klikniemy sobie w cancel appointment, to zrobimy kilka rzeczy. Zrobimy takie rzeczy jak, zrobimy zmiany na tej rzeczy właśnie, make changes to thing, to current page calendar event, zobaczmy tutaj wszystkie pola i tak naprawdę będziemy czyścili to pole. Więc komentarze wyczyścimy, duration hours nie wyczyścimy, bo to robi akurat owner, on je ustawia. Event date też, end event date nie wyczyścimy, też robi owner. Owner też jeszcze ustawia start event date, ok? I to sprawi, że tak naprawdę nasza rezerwacja zniknie tutaj. I następna rzecz to jest send email i wyślemy maila do kogo? Do znowu dwóch osób. Parents group thing. Tutaj nie wiemy jakiej rzeczy, jakiego typu jest nasza grupa, więc zmienimy sobie, że mamy tę grupę też typu calendar event i to jest current page calendar event. Wracam do workflow. Jak klikniemy sobie w cancel jest OK. Tutaj widzę, że jest literówka przy tym cancel. Dajmy sobie cancel. OK. Jak klikniemy ten cancel, to znowu wyślemy maila do kogo? Do parents group calendar event. Na początku na przykład do nas jako usuwających. Sender. Znowu możemy sobie powybierać te rzeczy, wszystkie tak jak wcześniej, na przykład name. Wybrać do osoby, z którą omawiamy spotkanie, więc parents group calendar event, creator email w copy, subject cancelled an appointment, ok, i tutaj body sorry I cancelled it, na przykład, jeżeli tak chcemy. To jest mail do klienta i jeszcze drugi mail pójdzie też do ownera, więc kopiujemy sobie, wklejamy, paste, tutaj damy email owner. Pójdzie ten mail od razu do osoby, która stworzyła to spotkanie, creator email, tak naprawdę ten time slot, która stworzyła. I tutaj napiszemy sobie, że nie wiem, Jan, czyli parents group calendar name, cancelled. Oczywiście jak będziesz pisał te maile, no to tutaj daj więcej szczegółów, daty i tak dalej. Ja mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi i pokazuje Ci dosyć dobrze, jak tutaj wybierać odpowiednie rzeczy. Chcę tylko pokazać, że można coś takiego zrobić. Dobra, i po tym wszystkim pójdziemy sobie po prostu do strony Go to Page, do strony Index, strony głównej. Ok, tak będzie wyglądała funkcjonalność, jeżeli będzie usuwał to, kancelował nasze wydarzenie osoba, która umówiła się. Nie jest ownerem, tylko jest klientem. Zróbmy testy tego. Klikamy sobie tutaj, wchodzimy w tryb incognito. Odpalamy tę stronę dla osoby, która jest właśnie naszym klientem. Wyświetla nam się, ale nie wyświetlają nam się te przyciski, więc zobaczmy sobie, dlaczego one się nie wyświetlają. Domyślam się, że nie zaznaczyłem sobie czeka, żeby nam się wyświetlało, więc wracamy. Tutaj jest nasza grupa, pójdźmy do tych warunków i zaznaczmy tutaj this element is visible, więc wracamy sobie do naszej trybu incognito. OK, jesteśmy klientem, mamy przycisk Book a New Appointment, więc przechodzimy po prostu do strony Index i możemy sobie zarezerwować nowe wydarzenie, ale wracamy tutaj jeszcze raz do tej Delete, klikamy Cancel Appointment i zobaczmy sobie, przeszliśmy z powrotem do strony głównej i tutaj 11 przywróciło nam się to spotkanie, no bo po prostu jakby wróciło do puli zadań, które mają niewypełniony e-mail, więc są dostępne. Zabukujmy zatem kolejne spotkanie, to do 2, bla bla bla, bla bla bla, e-mail, ten nasz, żebyśmy dostali znowu dobry adres e-mail, żebyśmy dostali dobrego maila, anuluj tutaj, bla 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 bla, jest znowu bla 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 bla, request time slot, ok, mamy requesta, to teraz zróbmy funkcjonalność dla ownera, więc zduplikuję sobie teraz całą tę naszą grupę, jest nasza druga grupa, to jest grupa teraz owner, więc ukryję sobie client, wyświetlimy owner, group, owner, jest. I ta grupa będzie się wyświetlała, jeżeli nasz użytkownik jest zalogowany. Tutaj nie klikniemy book an appointment, tylko na przykład go to main page i pod spodem zrobimy to samo co wcześniej, czyli go to page index. Ok, jest. I w tym miejscu zrobimy delete, czyli całkowicie zrobimy usunięcie delete, usunięcie spotkania, więc start edit workflow, możemy skopiować sobie tutaj różne rzeczy, np. te maile, copy i tak dalej, więc zróbmy sobie jednak tutaj pojedynczo data things, zrobimy delete thing, usuniemy całkowicie z bazy danych naszą rzecz, całkowicie to wydarzenie, wyślemy maila do naszej osoby, która umówiła z nami spotkanie, więc Damy tutaj sobie parent group calendar event email. Jeszcze tutaj powinno to być chwilowo dostępne, ale od razu przeniesiemy ten krok jako ostatni, więc wysyłamy mail do klienta, email client. Do klienta napiszemy tutaj sender, damy sobie cokolwiek tam chce, możemy dalej sobie wybrać name na przykład CC, żeby poszło też do twórcy tego time slota, więc creator email, ok, subject deleted an appointment, ok, i tutaj napiszmy sobie sorry, I have to cancel this event i dać tu znowu oczywiście jakieś szczegóły tego wydarzenia, na przykład datę spotkania, więc current page albo parents group calendar event start event date. Ok, to jest email do naszego klienta, skopiujemy go sobie, wyślijmy jeszcze do naszego ownera, więc tak samo damy sobie tutaj owner, email owner, potwierdzenie w kopii, nie będziemy do nikogo wysyłać, ale wyślemy po prostu do nas, do osoby, która zrobiła to wydarzenie, więc parents group owner albo creator, szukamy creator email, ok, do siebie wyślemy wiadomość, że confirmation, tutaj damy na przykład coś takiego confirmation i niżej też możemy sobie dać confirmation delete the appointment, bla 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 bla. Okay. Mamy coś takiego, no i wysyłam maila do klienta, że hej, musieliśmy usunąć to wydarzenie, do siebie, że potwierdzamy, że wydarzenie zostało usunięte, usuwamy to wydarzenie z bazy danych i idziemy do strony głównej, go to page index i lecimy, robimy testy, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj dostaliśmy, usuwam tego maila, jest nowy mail z nowym linkiem delete, bo kolejna osoba znowu zarezerwowała z nami spotkanie. Usuwam maila i tutaj jako właściciel tego wydarzenia, zobaczcie, mamy delete, nie cancel, tylko mam delete appointment, go to main page. Jak przejdziemy do głównej strony, to widzimy wszystkie time sloty, które dodaliśmy. Wracam do strony delete appointment z tym konkretnym ID-kiem, klikam delete appointment i zobaczmy, że slot z 12 całkowicie zniknął, nie ma już tego slota, więc nie tylko tutaj usunęliśmy jakby spotkanie nasze, ale całkowicie ten time slot usunęliśmy, a w bazie danych pojawił nam się kolejny mail, sorry, I have to cancel this event. Super, dobra, więc działa nam usuwanie wydarzeń z perspektywy ownera, że w ogóle nie damy rady się spotkać, oraz z perspektywy klienta, że no niestety, ale nie mogę się z tobą spotkać, ale ten time slot dalej u ciebie zostaje i możesz w takim razie spotkać się z kimś innym, jeżeli ktoś inny będzie chętny i zarezerwuje to spotkanie, a my idziemy do kolejnego kroku. Możemy zrobić jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, na przykład zmienić kolory wyświetlanych tutaj naszych wydarzeń, spotkań itd. i na przykład jak będą zajęte, to żebyśmy wyświetlali je w innym kolorze, nie tylko tak, że mamy subject wyświetlony tytuł. Więc zróbmy sobie coś takiego, że w bazie danych dodamy jeszcze dwie kolumny. Będzie event color, jest event color typu tekst oraz event status też typu tekst, jest. I normalnie sobie ustawimy, że nasz status, jak robimy nowe wydarzenie, więc przejdźmy do workflow i poszukajmy takiej opcji. Mamy tutaj nowe wydarzenie, jak robimy nowe wydarzenie, to ustawimy sobie event status na po prostu open, ok, jest open, jeszcze raz piszmy wprost tekst open, jest, ok, i kolor, ustawmy sobie kolor na jakiś, jak jest otwarte, to może jakiś właśnie niebieski, szukajmy sobie kolor picker, poszukajmy jakiegoś koloru heksem, jest jakiś niebieski, na przykład taki, dobra. Będzie ten, więc mamy sobie nasz kolor, wykorzystajmy go właśnie tutaj, jest, wpisaliśmy, jeszcze raz, ok, mamy taki kolor, więc jak ustawimy coś takiego, to on jest otwarty. No i pamiętajmy, że mamy jeszcze tą naszą funkcję delete appointment i tutaj też jakby przywracamy nasze wydarzenie do otwartej. Jak klikniemy sobie w cancel, jak w delete klikniemy, to tutaj akurat cancel. Jak klikniemy cancel, to robimy zmianę, więc tutaj trzeba było przywrócić znowu, że na status to jest open, więc wpiszmy sobie open oraz nasz kolor. Ja od razu mówię, że lepiej byłoby te kolory i statusy trzymać w option secie niż tak przyklejać, ale na szybko jak robimy coś takiego, to możemy zrobić w taki sposób. Ok, mamy więc nasze kolory, które są związane z kolorami otwartymi i zróbmy jeszcze jedną rzecz. Jak sobie w indeksie tutaj jakieś wydarzenie już zabukujemy, zarezerwujemy, to wtedy też zmienimy kolor i status. Poszukajmy sobie takiego właśnie wydarzenia, że kliknęliśmy i zarezerwowaliśmy sobie wydarzenie. Tutaj button request time slot is clicked, więc pokazujemy pop-up. Szukajmy teraz naszego pop-upa. Pop-up login, register, request timer is clicked. Tutaj mamy make changes, więc ustawimy sobie status na przykład approved, czyli tak, ok, zgadzamy się, że to jest zarezerwowane, ok, i nasz kolor, ustawimy sobie kolor, event color, szukamy jakiegoś innego, może być taki rudy, zobaczmy, jak klikam tutaj, chyba to, zezwól jeszcze, dobra, śmiga, możemy sobie skopiować ten rudy kolor, copy, jest i wkleimy go sobie tutaj, jest, ok. Więc kleiliśmy kolor. Dobrze, mamy nasze kolory. My z baz danych usuniemy wszystkie dane, aby nam się nie mieszało teraz, więc usuwam, wyznaczam, jest, wszystkie eventy usunąłem. Wracamy do designa. Teraz wykorzystamy w naszych kalendarzach właśnie te kolory. Więc mamy dwa kalendarze, jeden kalendarz tutaj i tutaj możemy zaznaczyć sobie Use Dynamic Color for each event i wykorzystamy sobie nasz kolor event color, ok? Oraz Selected Event Color, wybierzemy sobie też Event Color, więc tutaj też dynamiczne dane, Parents Group Thing, albo dokładnie nas interesuje Current Event. Poszukajmy, czy coś takiego jest. Znajdziemy to po prostu odnosząc się do całego kalendarza, więc kalendar Events, tu jest owner, current event i mamy nasz kolor, jest. To samo zrobimy u klienta, ten kalendarz chcemy, żeby wyglądał tak samo, jest dajemy kolor, ok, wybieramy event color oraz tutaj w selected też wybierzemy sobie dynamiczne dane i szukamy teraz client kalendar, jest current event color. Zróbmy teraz refresh i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Oczywiście pusto będziemy mieli tutaj w bazie danych, więc dodamy sobie jakieś wydarzenia. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I pójdźmy teraz do naszego klienta i zabukujmy, zarezerwujmy jakieś. Jeszcze odświeżmy sobie aplikację w Bubble. Jest odświeżona. Zarezerwujmy sobie jakieś wydarzenie. Jakiś e-mail, małpa.com, numer telefonu, komentarz, request timeslot. Ok. I niestety nie wyświetla się nam tutaj ten element, no bo on znika z tej puli, ale jak pójdziemy do ownera, jest owner, zobaczcie, wyświetla nam się to w innym kolorze, tym, który właśnie ustawiliśmy, czyli takim rudym. Zatem wyświetlanie eventów w innych kolorach w zależności od statusu naszego wydarzenia, bo tak naprawdę sobie połączyliśmy, jak jest jakiś status open, to jest taki kolor niebieski, a jak jest approved, czyli zabukowane, zarezerwowane, to jest kolor rudy, to nam po prostu działa. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Udało nam się zrobić aplikację, w której mamy jakby dwa rodzaje użytkowników. Jeden jest niezalogowany i on może, tak jak tutaj widzimy, bukować, rezerwować różne wydarzenia. Oczywiście warto byłoby ukryć ten fragment rejestrowania się, żeby nie mógł się tutaj zarejestrować. Ta aplikacja nie jest oczywiście też skończona, bo chcielibyśmy też rozróżnić, że nasi użytkownicy zalogowani, zarejestrowani, różni użytkownicy mają różne kalendarze, ale już tutaj widać, że możemy sobie zabukować, zarezerwować jakieś wydarzenie, możemy wpisywać różne rzeczy. Widzimy to też w powtarzającej się grupie, oraz potem jako właściciel takiego kalendarza widzimy też różne wydarzenia w różnych tutaj kolorach, w zależności od tego, czy to jest zarezerwowane wydarzenie, czy nie, a także widzimy jakieś różne szczegóły tych wszystkich naszych wydarzeń, więc możemy się tutaj przyglądać. Wysyłamy też maile w tym całym flow oraz możemy usuwać wydarzenia lub też kancelować. Zatem ta aplikacja już ma jakąś funkcjonalność. Jeszcze tutaj jest masa pracy do zrobienia, jeżeli byśmy chcieli, żeby po pierwsze działało to funkcjonalnie, żeby było dobrze. Musimy w ogóle przemyśleć sobie, jakie aplikacje my tutaj potrzebujemy. To jest oczywiście jakiś tutorial, który pokazuje, jak można skorzystać z kalendarza w różny, ciekawy sposób. I druga rzecz, wygląd. No tutaj trzeba się zastanowić nad wyglądem, nad tym, żeby było fajne i przyjazne dla użytkownika, żeby było logiczne i żebyśmy mieli też ładnie poukładane przyciski w odpowiednie rzeczy. A ja już kończę właśnie tutaj. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!